Wedle szeregu staronordyckich źródeł pisanych, gdzieś w X wieku, gdzieś u wybrzeży Bałtyku, nie do końca wiadomo gdzie, chociaż wielu badaczy stawia na okolice Wolina, miała zostać założona potężna warownia, w której żyła wyłącznie męska załoga najznamienitszych, najbardziej bitnych wojowników owego czasu. Jednym z takich stanowisk, które przyciągały e, uwagę od dawien dawna, było tak zwane wzgórze Wisielców. To miejsce istnieje oczywiście do dzisiaj i ma ciekawą charakteryzuje się ciekawymi formami terenowymi, bo jak nawet dzisiaj Państwo tam pojedziecie, to zobaczycie Państwo, że wszędzie są takie niewielkie kopczyki. Każdy z tych kopczyków jest grobem. W trakcie demolowania tego cmentarza e, robotnicy Zupełnie nie spodziewając się tego, dokonują odkrycia wczesnośredniowiecznego miecza. Miecz jest zdobiony i natychmiast wzbudza zainteresowanie nazistowskich żołnierzy. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Paweł Błach i mam przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z nauką. Cieszę się, że Państwo przyszli i chcą spędzić środowy, piękny, deszczowy wieczór właśnie w przyjemnych, wygodnych fotelach pod dachem Amfiteatru. Myślę, że będzie bardzo ciekawie, tym bardziej, że temat i gość są, jak sądzę, bardzo interesujące. Właśnie, a naszym gościem jest dr Leszek Gadreła. Dziękuję Ci, Leszku, za, za przyjechanie do Radamia. Bardzo dziękuję. A będzie mowa o e, słowiańsko-skandynawskich e, relacjach. Tytuł spotkania to: Czy piastowie byli Wikingami, i ten tytuł, jak Państwo się domyślają, ma przyciągać uwagę. Oczywiście o tym też będzie mowa, ale nie tylko o tym. E, zanim oddam Ci głos, to może e, powiem jeszcze o tobie kilka słów, bo myślę, że, e, że warto. Doktor Aszek Gadreła jest jednym z wiodących czy wiodących uczonych, którzy zajmują się epoką Wikingów. Myślę, że to nie będzie przesadzone, jeżeli tak o tobie powiem. I mimo młodego wieku, masz na swoim koncie duży dorobek, pięć monografii i około 170 artykułów naukowych liczba imponująca wielu uczonych, którzy zakończyło swoją karierę naukową, nie może się pochwalić taką liczbą. Co mogę o Tobie powiedzieć? To, że jesteś kierownikiem i uczestnikiem licznych projektów naukowych w Danii, Islandii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Wielkiej Brytanii i na wyspie Man. Poza tym Twoje badania skupiają się na zagad między m.in. na zagadnieniach związanych z wczesno magią, praktykami pogrzebowymi, sztuką wojenną oraz kontaktami słowiańsko-skandynawskimi, o czym dzisiaj będzie mowa. Jesteś stypendystą wielu organizacji, byłeś konsultantem filmów dokumentalnych, które dotyczą m.in. wikingów i Ostatnia i świeża, ważna informacja. Bardzo niedawno, bo dosłownie kilka dni temu, zostałeś laureatem nagrody Instytutu De Republika za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. To jest bardzo świeża rzecz i prestiżowa, ważna nagroda. To tyle tytułem wstępu. Najpierw będzie wykład, później ja zadam pytania. A na koniec Państwo też będą mogli swoje pytania zadawać, także zachęcam do tego, żeby te pytania zapamiętywać i później je zadawać. Zapraszam. Bardzo pięknie dziękuję za to wprowadzenie i dziękuję Państwu za przybycie w ten e, trochę chłodny i trochę deszczowy, ale iście skandynawski wieczór, bo też o Skandynawii i o tym świecie północy, który jest mi bardzo bliski od wielu lat. E, dzisiaj będę Państwu. Opowiadał, czy piastowie byli wikingami. To jest tytuł mojego wystąpienia, a w podtytule: Saga o kontaktach słowiańsko-skandynawskich we wczesnym średniowieczu. W istocie będzie to saga, bo też całkiem sporo chciałbym na wstępie do tego spotkania i rozmowy Państwu powiedzieć, ale zacznijmy od takich kwestii absolutnie. Podstawowych, fundamentalnych. Wikingowie to jest słowo, które budzi bardzo wiele emocji, różnych emocji. To jest słowo bardzo takie magnetyzujące. Ja wikingami fascynuję się od lat dziecięcych, od czasów, kiedy potrafiłem czytać i sięgnąłem po komiksy o Torgalu. Od tego momentu ta fascynacja trwa. Natomiast, kiedy taki przeciętny człowiek, obserwator, słuchacz, Słyszę słowo wikingowie, myślę, że najczęściej taki oto obraz pojawia się przed oczami. Wikingowie to uzbrojeni po zęby wojownicy, wikingowie kojarzą się z walką, z bronią, z dalekimi podróżami, rabunkami, ale też jednoznacznie kojarzą się z północą, ze światem północy, z obszarami. Dzisiejszej Skandynawii. Te skojarzenia niekoniecznie są błędne. Jest tutaj w takich skojarzeniach sporo prawdy. Natomiast, co musimy myślę na początku ustalić, to to, że określenie wiking to nie jest określenie etniczne, takie jak powiedzenie, że ktoś jest Polakiem, Niemcem, Słowianinem i tak dalej. Słowo wiking w takim wolnym tłumaczeniu Moglibyśmy przyrównać do słowa pirat. To, jest, to nie jest etnonim, to jest pewnego rodzaju zawód bądź też sposób życia. Niekoniecznie Wiking e, zawsze musi być e, Skandynawem. Te działania, które są powszechnie przypisywane Wikingom w takiej kulturze popularnej, równie dobrze Mogły być dokonywane przez przedstawicieli innych grup z innych, nie tylko skandynawskich części świata. W literaturze takiej naukowej, szczególnie anglojęzycznej, czasami terminu Wiking używa się do określania osób z skandynawskiego pochodzenia, które niekoniecznie były Wikingami w sensie takim łupieszczo. Podróżniczym. Czasami mówi się na przykład wikińska kobieta, w znaczeniu, że jest to kobieta ze świata północy. Ja raczej będę starał się takich określeń, opowiadając dzisiaj Państwu po polsku, w tym, w tym wykładzie unikać. Po lewej stronie widzicie też Państwo kilka takich archiwalnych fotografii jeszcze XIX-wiecznych, kiedy rodziły się różne Fascynacje i fantazje na temat świata Wikingów, także w, w operach Wagnera. I widzicie Państwo, że ci wszyscy Wikingowie mają rogi. Z tymi rogami na hełmach, jak pewnie wielu z Państwa wie, no nie, do końca, nie do końca jest to prawda. Nie ma specjalnie archeologicznych przesłanek na to, że takowe hełmy istniały, chociaż w pewnych określonych kontekstach. Kto wie, być może, być może takie nakrycia głowy były wykorzystywane, ale dzisiaj nie będę się w to bardziej zagłębiał. Dzisiaj chciałbym w tej sadze opowiedzieć Państwu o obecności Skandynawów czy Wikingów na ziemiach polskich, ale także o ich relacjach z lokalną, miejscową ludnością słowiańską. Chciałbym, żeby to była taka pogłębiona, Dyskusja i, i opowieść. W związku z czym myślę, że istotne jest, żeby opowiedzieć trochę na temat kontekstu, w którym z jednej strony w Polsce rodziły się fascynacje światem wikingów, a z drugiej strony pokazać Państwu, jak te fascynacje, a także kontekst społeczno-polityczny wpływał na późniejsze interpretacje w świecie nauki, czy nawet kultury popularnej. Chciałbym także oczywiście jako archeolog pokazać Państwu różnego rodzaju źródła i tak zwane źródła pisane i archeologiczne przede wszystkim, które świadczą albo o obecności Skandynawów wczesnośredniowiecznych na ziemiach Polski, albo o ich interakcjach bądź wpływach z lub na ludność słowiańską. Chciałbym, żebyśmy też pokrótce... Zastanowili się, jakie były powody tych skandynawskich migracji ku ziemiom słowiańskim i jak też możemy odróżnić przedmioty wykonywane przez ludzi północy od tych, które wykonywane były przez tutejszych Słowian. Jak Państwo zobaczą, nie zawsze to jest łatwe i nie zawsze było to oczywiste dla badaczy, szczególnie w dobie XIX i początków XX wieku. I porozmawiamy sobie także o tym, jak, jak manifestowali owi Skandynawowie swoją, swoją tożsamość i swoją odmienność. I jak, jaki ślady archeologiczne po tym pozostały. Także będę mówił tutaj podczas tego wykładu o Skandynawach i Wikingach w historii i archeologii, ale także spory nacisk postaram się położyć na to, jak ich role postrzegane były w polskiej historiografii, czyli innymi słowy jak o nich pisano i czy te dawne interpretacje nadal można podtrzymać. W takich wykładach historyczno-archeologicznych zwykle dobrze jest zacząć od mapy, żeby gdzieś w przestrzeni umieścić, usytuować te nasze rozważania. Więc okres, który mnie będzie dzisiaj interesował, to jest okres Pomiędzy IX a XI wiekiem naszej ery, czyli jakiś tysiąc z kawałkiem lat temu. Jak wspominałem, ludzie północy, jak sama nazwa wskazuje, kojarzą się i pochodzą z północy dzisiejszej Skandynawii, obszary Norwegii, Szwecji i przede wszystkim Danii. To są te terytoria, z którymi jednoznacznie kojarzymy Wikingów. W IX wieku ci ludzie na skutek różnych wydarzeń politycznych, społecznych, zaczęli migrować na, właściwie we wszystkich możliwych, we wszystkich możliwych kierunkach, docierając z jednej strony aż do wybrzeży północnej Ameryki, z drugiej strony być może aż po Indie, z kolejnej z kolei na południe, aż po Afrykę, no i oczywiście w tych wszystkich w swoich wojażach, podróżach i interakcjach docierali także w głąb Europy, w tym na ziemię dzisiejszej Polski, ziemię zamieszkiwane wówczas przez Słowian. Te terytoria, którym będziemy się najbardziej przyglądać, to są terytoria Pomorza i Wielkopolski. Nie przypadkowo oczywiście, bo jak Państwo spojrzycie na mapę, no było tam stosunkowo łatwo i blisko z perspektywy południowej Szwecji czy Danii. Zresztą one były dość dobrze, można powiedzieć, skomunikowane, dzięki temu, że opływały je dwie potężne rzeki: Odra z jednej strony i Wisła z drugiej. Zanim przejdziemy do tych archeologicznych, twardych różnych materiałów, chciałbym trochę opowiedzieć o tym, jak Wikingowie byli odkrywani. W Polsce, jak w ogóle zaczęła się ta mania e, wikingów, która dzisiaj jest tak, e, tak roz, rozbuchana. Myślę, że w, tych, w tej historii poszukiwań badań nad wikingami w Polsce można wyróżnić co najmniej sześć etapów. Ten pierwszy etap to czasy romantyczne można powiedzieć, czasy, kiedy e, świat północy odkrywali, poznawali Poeci, artyści, malarze, antykwariusze, i często mieli takie bardzo, można powiedzieć, impresjonistyczne, właśnie romantyczne wyobrażenie na temat samych wikingów, ich kultury, ich wierzeń, ich wytwórczości, itd. Pierwsze odkrycia archeologiczne przedmiotów, które możemy wiązać z ludźmi północy na ziemiach polskich, dokonywane były. Już w późnym XIX wieku i początkach wieku XX. Nie zawsze jednak te przedmioty były poprawnie interpretowane, a co kluczowe, nie zawsze były dobrze dokumentowane. Często to odkrycia były dokonywane przez właśnie antykwariuszy albo jakiś przypadkowych właścicieli majątków, chociażby, którzy po prostu cieszyli się, że znaleźli fantastyczny, błyszczący fant, ale nie interesował ich. Zazwyczaj szerszy kontekst, a dla archeologa kontekst jest zawsze kluczowy. Troszeczkę mroczniejszy albo nawet bardzo mroczny obrót sprawy zaczęły mieć w okresie II wojny światowej i na krótko przed To był czas, kiedy w Polsce, także w Polsce pod okupacją, również szukano desperacko czasem śladów Wikingów i niejednokrotnie. Badania, a także ich wyniki no były nacechowane ideologią, w tym przypadku ideologią nazistowską, gdzie okupant chciał za wszelką cenę widzieć ślady skandynawskie, no bo to dawałoby kolejne argumenty do przejęcia kontroli nad tymi ziemiami. Lata 50., 80., to czas jakiegoś przynajmniej częściowego odzyskania niepodległości, kiedy Wikingami w Polsce zaczynają się zajmować poważnie polscy badacze. Pojawiają się tłumaczenia SAK, pojawiają się opracowania nowych i dawniejszych materiałów archeologicznych z takim bardziej akademickim zacięciem. Moment, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, upada komunizm, to znowu jest pewien przełom, kiedy też coraz bardziej Skandynawowie są znowu pożądani w, na ziemiach polskich, i także w, w dyskursie naukowym. Chcemy być w tym momencie, czy chciano w tym momencie być bliżej zachodu niż wschodu, czy bliżej północy niż wschodu, i to znajdowało swoje odzwierciedlenie w nauce. No i ten ostatni etap, czyli teraz, gdzie wiele z tych ideologicznych aspektów, które kierowały dawniej nauką poszukiwaniami wikingów w Polsce, no zostało gdzieś. Odsuniętych, pogrzebanych. Myślę, że jesteśmy w tej chwili, staramy się przynajmniej być jak najbardziej bezstronni. Ta saga o poszukiwaniu wikingów mogłaby się gdzieś rozpocząć, myślę, takim naukowym, oczywiście poszukiwaniu wikingów, mogłaby się gdzieś rozpocząć w tym okresie trudnym, bardzo dla historii Polski okresie rozbiorowym, kiedy utracona została suwerenność i kiedy wśród Pisarzy, poetów, artystów, rodziły się różne postawy patriotyczne, i w tych właśnie światach północy oni niejednokrotnie upatrywali właśnie wspaniałych modeli rozwiniętego, demokratycznego, wolnego społeczeństwa. Szczególnie, właśnie gdy sięgano w stronę SAG islandzkich, które to doskonale społeczeństwo opisywało. Pokazuję Państwu to zdjęcie, zdjęcie Lwowa, jednego z centrów polskiego życia intelektualnego w tym okresie rozbiorowym i pokazuję Państwu nieprzypadkowo owo gimnazjum imienia niejakiego Karola Szajnochy, ponieważ tenże Karol Szajnocha jest jedną z kluczowych, można powiedzieć, postaci w opowieści, w sadze na temat fascynacji wikingami w Polsce. Był to historyk, bardzo płodny, był również działaczem, zaciętym działaczem niepodległościowym. I tak się wydarzyło, że jego zaangażowanie w sprawy polityczne ostatecznie doprowadziło do uwięzienia go w bardzo nieprzyjemnych, trudnych warunkach, w ciemnej, mokrej celi. W której to celi Szajnocha bardzo nadwyrężył swój wzrok, właściwie do tego stopnia, że ostatecznie oślepł i nie był w stanie czegokolwiek zobaczyć, nawet pisać swoich książek, więc je cytował i były one spisywane z pomocą innych osób. W 1858 roku, i to jest dla nas najważniejsze w tej, w tej opowieści, Karol Szajnocha opublikował książkę pod tytułem Lechicki Początek Polski. Jest to książka z dzisiejszego punktu widzenia raczej należąca do nurtu pseudohistorii. Ale książka o tyle przełomowa, że w niej wyłożono hipotezę na temat wpływu Skandynawów na powstanie państwa polskiego. Szajnoha dość jednoznacznie twierdził, że u podstaw polskiej państwowej organizacji, systemu, władztwa, praw i tak dalej, leżeli Skandynawowie, którzy przynieśli pewien know-how z zewnątrz, najprawdopodobniej z Danii. I że to określenie lechici czy lachowie można wywodzić od skandynawskiego słowa lag. Dzisiaj nie bardzo zgadzamy się, albo totalnie się nie zgadzamy z tymi tezami, ale oczywiście były to pewne początki, pewne inspiracje bardzo romantyczne, bardzo impresjonistyczne. No i należą one do, do, do ważnego elementu historii. Scheinloch nie był zresztą jedynym, który fascynował się w tamtym czasie wikingami czy światem nordyckim szeroko rozumianym. Tu pokazuję Państwu tylko kilka postaci, niektóre mogą być pewnym zaskoczeniem. Joachim Lelewel, myślę, że nie tak bardzo znany polski historyk, który między innymi był tłumaczem tzw. Eddy poetyckiej, czyli zbioru pieśni mówiących o mitologii skandynawskiej. Z kolei Juliusz Słowacki, doskonale Państwu znany poeta, ewidentnie coś na temat świata północy wiedział, bo w różnych swoich utworach umieszczał wątki zaczerpnięte albo ze skandynawskiej mitologii, albo z mitologii celtyckiej i w bardzo kreatywny sposób je przetwarzał. Szczególnie w tym dramacie Lilla Veneda jest to dość wyraźnie widoczne. I wreszcie Artur Górski, który Sagi islandzkie jako jeden z pierwszych przekładał na język polski, nie korzystając jednak z oryginalnych, oryginalnych edycji, tylko z tłumaczeń na, na inne języki. Jeden z moich znajomych historyków mówił, że właśnie ta romantyczna wizja islandzkiej wolnej republiki rolników, tej jak malują ją Sagi, była pewnego rodzaju odbiciem marzenia o wolnej Polsce. I dlatego te wątki gdzieś właśnie wśród literatów, poetów, innych artystów się w tym czasie pojawiało. Warto też tutaj, mówiąc o tym okresie XIX-wiecznym, wspomnieć o Henryku Siemirackim, polskim malarzu, który jest też o tyle ciekawy, że był jednym z pierwszych, którzy popełnili monumentalną malarską wizualizację wikińskiego, skandynawskiego pogrzebu. To jest właśnie ten obraz, który to obraz ilustruje pogrzeb wodza Rusów, który wedle pewnego przekazu z X wieku miał się gdzieś odbyć nad Wołgą. Jak państwo widzieli taki film Trzynasty wojownik z Antonio Banderasem, to te pierwsze sceny tego filmu nawiązują bezpośrednio do tego właśnie przekazu. Od strony archeologicznej można by się było tutaj do wielu detali Przyczepić, ale pamiętajmy, że to jest wiek XIX, więc też to się rządziło swoimi prawami. W pierwszych dekadach XX wieku zaczyna się także nowy nurt poszukiwań Wikingów i wpływów skandynawskich w Polsce. I pojawiają się argumenty sugerujące, czy hipotezy sugerujące, jakoby nasz pierwszy historyczny władca, Mieszko, miał być. Skandynawem i miał być wikingiem. Dzisiaj one wydają nam się dość karkołomne. Wtedy niektórzy badacze twierdzili, że są uzasadnione na podstawie takiego dokumentu, który wydał, który właściwie został skomponowany na krótko przed śmiercią mieszka, nazywał się Dagome Judex. I to jest dokument, który spisywał, opisywał ziemię wchodzące w skład jego władztwa. I od tego słowa Dziwnego Dagome sądzono, że ono wywodzi się, czy nawiązuje do imienia oryginalnego rzekomo imienia władcy Mieszka, które mogło właśnie brzmieć Dagome lub Dagr lub Dagobert. I na tej podstawie wysnuwano przypuszczenia, że Mieszko nie był Słowianinem, tylko pochodził ze Skandynawii, że cała ta dynastia Piastów jest w istocie germańska. Dzisiaj te poglądy odrzucane są przez Większość środowiska naukowego, ale od czasu do czasu gdzieś wypływają, szczególnie w pracach e, historyków, amatorów czy, czy różnego rodzaju fantastów. Ale poważni badacze e, po prostu tego nie kupują, ponieważ nie da się e, takich e, etymologicznych, e, karkołomnych e, tez stawiać na podstawie dostępnych nam materiałów i nie ma też żadnych innych dowodów, które by, by to potwierdzały. Wspominałem o tym czasie zmian, kiedy do badań nordystycznych, archeologicznych, około okołowikińskich zaczęto podchodzić coraz poważniej i te postaci trzeba koniecznie wymienić. Przede wszystkim panią Apolonię Załuską-Strembery, która była polską tłumaczką SAK, pracującą w Szwecji. Jeśli państwo chcecie sięgnąć do źródeł skandynawskich w polskim tłumaczeniu, jej tłumaczenie, szczególnie eddy poetyckiej, gorąco polecam. Od strony akademickiej można by może się do czegoś tam e, przyczepić, ale od strony literackiej, takiej strony uchwycenia ducha tej epoki, ducha tej poezji, myślę, że pani Apolonia zrobiła wspaniałą, wspaniałą robotę, która no, zdaje ten test czasu i nadal, nadal jest bardzo aktualna. No i oczywiście profesor Gerard, Gerard Labuda, który też niejednokrotnie do. Tematów skandynawskich w swoich pracach powracał. Tutaj kilka okładek tychże książek, które w większości zaczęły się pojawiać od lat 60. po lata 80. Wydaje się, że to był pewnego rodzaju boom fascynacji w Skandynawii. A tutaj już twarze archeologów, bo w tymże okresie, szczególnie właśnie w latach późnych 50., 60. Archeolodzy polscy zaczynają coraz bardziej interesować się interakcjami słowiańsko-skandynawskimi i interpretacjami skandynawskiego materiału na ziemiach polskich. Wśród nich jedną z kluczowych postaci był profesor Jan Żak z środowiska poznańskiego. Napisał taką monumentalną pracę o tak zwanych importach skandynawskich na ziemiach słowiańskich, czyli wszystkich przedmiotach, które gdzieś z północy na te terytoria napłynęły. Moim zdaniem, mimo Prawie 60 lat od jej wydania ta praca w wielu aspektach nadal jest aktualna. Przejdźmy więc do tej archeologii. Gdzież owych Wikingów można poszukiwać w materiale archeologicznym na ziemiach polskich? Myślę, że dla wielu z Państwa, też tych, którzy nie są specjalistami, słowo Wolin czy miasto Wolin może przyjść na myśl, a to też za sprawą festiwalu wikingów i słowian, który się tam odbywa, od przeszło 20 lat. Zresztą Wolin położony jest prawie na samym wybrzeżu na Pomorzu Zachodnim, więc tak spróbujemy zacząć od północy i od tej północy będziemy stopniowo archeologicznie przesuwać się na południe. Na tym slajdzie widzicie państwo pocztówkę z Wolina z okresu przedwojennego. Widzicie państwo, że było to całkiem urokliwe. Miasteczko położone nad rzeką dziwną. Na niektórych pocztówkach zresztą określane jest po niemiecku, bo wtedy wchodziło, nie, nie należało to miasto do, do Polski. Opisywane jest słowami Bade und Luftkurort. Można było tam wybrać się ze swoją rodziną, spędzić miło czas, pójść do restauracji, może wykąpać się w rzece, kawałek pojechać na północ i Zmoczyć nogi w, w Bałtyku. Pięknie, pięknie to miasto się prezentowało, ale z nim wiąże się także wiele archeologiczno-nordystyczno-literackich historii. A przede wszystkim historia o tak zwanym Jomsborgu. Wedle szeregu staronordyckich źródeł pisanych, gdzieś w X. Wieku gdzieś u wybrzeży Bałtyku, nie do końca wiadomo gdzie, chociaż wielu badaczy stawia na okolice Wolina, miała zostać założona potężna warownia, w której żyła wyłącznie męska załoga najznamienitszych, najbardziej bitnych wojowników owego czasu, którzy to wojownicy zwali się Ją z wikingami, czy po polsku Jomsborczykami, borczykami, zaś sama warownia. Ich nazywała się Jomsborgiem. O tych Jomsvikingach, tak jak wspomniałem, opowiada szereg, szereg sag, przede wszystkim tak zwana saga o Jomsvikingach, Jomsvikinga saga. I źródła te podkreślają, że byli to jedni z najznamienitszych wojowników owego czasu. Saga jest na tyle ciekawa, na tyle pełna wartkiej akcji, że, że, że rozbudza od lat. I w tamtym okresie, właściwie od XIX wieku, szczególnie też w wieku XX, pobudzała wyobraźni historyków i archeologów, którzy pragnęli poszukać śladów prawdziwego Jomsborga i typowali Wolin jako miejsce, w którym tenże Jomsborg mógł się e, znajdować. E, nie jest to do końca e, głupie, jeśli chcemy wierzyć, że w tej sadze jest jakieś ziarno prawdy bo też Wolin położony jest w dość atrakcyjnym miejscu na przecięciu ważnych dróg komunikacyjnych, które wiodą z północy na południe, z zachodu na wschód, przy przeprawie na Rzece Dziwnej, którą można było dopłynąć do Zalewu Szczecińskiego, a potem dalej odrą aż po Wielkopolskę i, i, i Śląsk. Także lokalizacja samego Wolina znakomita i stąd pojawiają się na Wolinie badania już w XIX wieku. Z jednej strony motywowane wzmiankami właśnie samego Jomsborga jako warowni, ale z drugiej także pewną legendą, która krążyła wśród ludu o tak zwanej Winecie, czyli zatopionym mieście, które, na które spadła klątwa bogów ze względu na to, że jego mieszkańcy popełniali różne niecne, grzeszne uczynki i... I w ten sposób zostali ukarani ogromną powodzią. Ci badacze, wśród nich Rudolf Wirchow, który był niemieckim antropologiem i w pewnym sensie archeologiem i Adolf Stubenrauch zaczęli rozkopywać różne stanowiska na Wolinie, szukając śladów przeszłości. Tutaj widzicie państwo jednego z nich w drodze do pracy na swoim rowerze. Jednym z takich stanowisk, które przyciągały uwagę od dawien dawna było tak zwane wzgórze Wisielców. To miejsce istnieje oczywiście do dzisiaj i ma ciekawą charakteryzuje się ciekawymi formami terenowymi, bo jak nawet dzisiaj państwo tam pojedziecie, to zobaczycie państwo, że wszędzie są takie niewielkie kopczyki. Każdy z tych kopczyków jest grobem, grobem najprawdopodobniej pochodzącym z okresu wczesnego średniowiecza. I to też przyciągało od dawien dawna uwagę badaczy, którzy poszukiwali tutaj śladów przeszłości, w tym również śladów skandynawskich. To stanowisko nigdy nie zostało poprawnie w pełni przebadane, ani też opublikowane. Cały czas wiele można tam odkryć. Z tych publikacji, które są dostępne i z tych materiałów, do których mamy dzisiaj, do których możemy sięgnąć, Wynika, że mogły tam potencjalnie być dwa groby, które dałoby się Skandynawom przypisać. To są materiały z tych grobów. Nie jestem, przyznam szczerze, nawet pewien, czy one jeszcze istnieją, czy istnieją tylko powiedzmy w literaturze jako obrazki. Nie udało mi się nigdy do nich fizycznie dotrzeć. Natomiast możecie Państwo zobaczyć, co w tych grobach dwóch się znajdowało. W tym pierwszym to był grup 75. Były m.in. nity oraz takie pionki do gry i okucia prawdopodobnie noży. Zarówno nity, jak i pionki do gry, znajdowane w grobach, nie są czymś charakterystycznym dla um, pochówków słowiańskich. Pojawiają się częściej na północy. Wręcz obecność nitów może sugerować, że na stosie pogrzebowym spalono albo łódź, albo statek, albo może wóz, i są to. Praktyki wpisujące się w działania pogrzebowe świata północy, obce raczej y, temu światu słowiańskiemu, więc na podstawie samego tego wyposażenia można ostrożnie domniemywać, że pochowano tu osobę związaną ze światem północy. Podobnie jest w przypadku tego grobu, w którym również znalezione są nity oraz y, grot strzały. W tych słowiańskich grobach ciałopalnych y, militaria czy broń Znajdowana jest stosunkowo rzadko, nie mówiąc o nitach, więc tutaj ten argument wydaje się być przynajmniej w jakimś stopniu uzasadniony. Badania w wojnie nie były kontynuowane przez później wiele innych pokoleń badaczy. Możecie państwo zobaczyć na tej mapie, jak dużo jest tutaj różnych stanowisk archeologicznych. Każdy numerek to jest właściwie stanowisko archeologiczne i można odnieść wrażenie na podstawie tego co dotąd udało się odkryć, że to był potężny kompleks osadniczy, że to nie był tylko jeden gród, tylko kilka warownych obiektów ze sobą połączonych, gdzie były wzdłuż rzeki specjalne pirsy, do których mogły przybijać łodzie, także było to tętniące swego czasu, tętniące życiem miasto, być może jedno z największych u niedalekich wybrzeży Bałtyku. Badania w Wolinie w tych latach 30. i 40. były dość zintensyfikowane. Widzicie Państwo tutaj archiwalne fotografie z wykopalisk na rynku. Standard i sama ideologia pracy do pewnego momentu była wysoka, natomiast w momencie, kiedy gdzieś nad Wolinem zaczęło wisieć już widmo II wojny światowej, kiedy ideologia nazistowska zaczęła Wkraczać na pole archeologii zaczęły się również pojawiać e, dość intrygujące interpretacje. Między innymi, wśród nich wymyślono na pewien specyficzny rodzaj ceramiki, nazwę ceramika Palnatokiego. ów Palnatoki, wedle sagi o z Wikingach, miał być pierwszym Jarlem, czyli wodzem Jomsborga, więc nazwano ceramikę, która na pewno nie była skandynawska, tylko słowiańska jego imieniem ceramiką Palnatokiego. Tutaj widzicie Państwo dalsze poszukiwania, już pod flagą odpowiadającą tej, tej ponurej epoce. Poszukiwano bardzo namiętnie śladów owej warowni Jomsborg, ale właściwie nie znaleziono niczego, co potwierdziłoby jej istnienie. Jomsborg. Nie został znaleziony, co też niektórzy niemieccy badacze podkreślali w swojej literaturze, mówiąc, że chociażby to słynne wzgórze w Wolinie zwane srebrnym wzgórzem nie jest zdecydowanie warownią wojowników. Więc gdzież był ten Jomsborg? To pytanie, które cały czas właściwie jest aktualne. Pod koniec II wojny światowej Wolin stał się areną bardzo ciężkich walk pomiędzy armią rosyjską a niemiecką, co doprowadziło właściwie do zniszczenia, zrównania z ziemią ponad 90% całego miasta. To jest tragedia oczywiście, dlatego Badę und Luftkurort nad Rzeką Dziwną, ale z perspektywy archeologicznej no dość wydarzenie o dużym potencjale, jeśli można się tak wyrazić. Bo w momencie, kiedy przesunięto granice, i po wojnie do badań archeologicznych w Wolinie włączyli się polscy archeolodzy, pod tych, bardzo łatwo można było pod tymi gruzami docierać do warstw średniowiecznych w okolicach rynku, w okolicach różnych przedmieść Wolina, prowadzić badania na, na większą skalę. I w sposób jaki często jest niemożliwy w obrębie istniejących miast, no bo jest zabudowa. Tutaj ta zabudowa została zmieciona z powierzchni ziemi, więc można było sprawdzić, co znajdowało się głębiej. Te badania prowadził początkowo profesor Władysław Filipowiak, znany badacz. Odkrył w ciągu wielu sezonów wykopaliskowych dowody na to, że istotnie Wolin był bardzo rozwiniętym takim protomiastem, szczególnie w X wieku, że. Mieszkający tam ludzie zajmowali się wytwórczością ceramiczną, że produkowano wyroby z bursztynu, kości, rogu, ze skóry, różnego rodzaju tekstyliów. Profesor Filipowiak znalazł także dowody na praktykowanie różnych wierzeń pogańskich, m.in. wśród artefaktów to potwierdzających jest niewielka figurka z czterema twarzami interpretowana jako wyobrażenie słowiańskiego, już w tym momencie, boga Świętowida czy światowita, jak czasem bywa określane. Odkryto także ślady łodzi i przystani, co świadczy o tym, że łodzie i były naprawiane, i prawdopodobnie budowane w Wolinie. Te badania później były kontynuowane przez profesora Błażeja Stanisławskiego w różnych częściach Wolina, a przede wszystkim w takiej dzielnicy znanej jako Ogrody. I one do naszej dyskusji na temat Kontaktów słowiańsko-skandynawskich te badania wprowadzają bardzo wiele, bo właśnie tam znaleziono całkiem liczne ślady przedmiotów wykonanych w stylach, można powiedzieć, diagnostycznie skandynawskich. Między innymi taką drewnianą głowę, która wykonana jest w tak zwanym stylu mamen. Między innymi taką, jak Państwo tutaj widzicie, oprawkę, prawdopodobnie nożyka bądź jakiegoś innego ostrego narzędzia, i tę poniżej. W stylu, w stylu Ringerike. Tego rodzaju odkrycia mogą świadczyć o tym, że istotnie Skandynawowie przebywali w Wolinie, co nie powinno nas dziwić, bo był to tygiel kulturowy, w którym mieszały się różne wpływy i w spotykały się ludy z, różnego, z różnych części świata. Natomiast wśród innych wyrobów dekorowanych znaleziono także takie z pewnym. Wariantem, można powiedzieć, stylu określonego mianem Stlem Borre w Skandynawii, stylu takiego plecionkowego. Ale mówię wariantem, ponieważ pojawiają się tutaj motywy zasadniczo obce sztuce skandynawskiej ze Skandynawii. Do końca nie wiadomo, dlaczego ta sztuka powstała, jak ona powstała, czy jest ona czystą sztuką, przybyszy z północy którzy produkowali i posługiwali się swoimi wyrobami w Wolinie? Czy może jest to efektem jakiegoś miksu kulturowego, gdzie pojawiają się wątki i słowiańskie, i skandynawskie w takiej właśnie multikulturowej, nadrzecznej, prawie nadmorskiej społeczności? Dyskusja na temat tego ciekawego stylu nadal trwa. Zresztą on się, można powiedzieć, przeżywa bardzo długo bo aż po wiek XII, czyli właściwie wyprzedza epokę, epokę Wikingów. Warto też wspomnieć, mówiąc o Wolinie, o tych badaniach, które toczone były 10 lat temu przez profesora Andrzeja Janowskiego w miejscu, gdzie w tej chwili znajduje się Marina Wolińska. To były badania o tyle interesujące i przełomowe, że znaleziono kolejne pozostałości przystani, do których mogły cumuować cumować łodzie, ale także różne drewniane, dobrze zachowane konstrukcje i elementy budownictwa, takie jak chociażby te przypuszczalne fragmenty misternie dekorowanych drzwi, a nawet kawałek łodzi klepkowej, która użyta została do wzmocnienia konstrukcji na brzeże. Ponadto bardzo dużo wysokiej klasy przedmiotów metalowych bądź noszących takie zdobnictwo antropomorficzne, człekopodobne. Widzicie Państwo, to są ozdoby charakterystyczne dla świata słowiańskiego, ale wśród tych wyrobów znajdują się także ozdoby w stylach skandynawskich, takie jak chociażby te, z tą charakterystyczną, z tą charakterystyczną plecionką, które możemy przyrównać do tak zwanego stylu Borre i trochę militariów, natomiast Kwestia militariów zawsze jest niejednoznaczna, bo broń, tak jak i współcześnie, mogła zmieniać właścicieli, przechodzić z rąk do rąk. Nie zawsze można powiedzieć bezdyskusyjnie, że to jest topór wikiński albo to jest miecz wikiński. Jest to dość, moim zdaniem przynajmniej, ryzykowne. Nie możemy na podstawie tych egzemplarzy jednoznacznie stwierdzić, że należała ona do Skandynawów. Równie dobrze mogła należeć do Słowian, Bałtów, czy jakichkolwiek innych ludzi, którzy tam, tam działali. W każdym razie, kolejne ewidentne ślady obecności Skandynawów w Wolinie były tam odkryte. Dla zainteresowanych, literatury na temat Wolina w tej chwili jest bardzo dużo, także jest w czym wybierać, do czego sięgać. I ta literatura też prezentuje bardzo różne poglądy na temat tego, co w istocie w tym Wolinie w czasach Wikingów się działo. Pędrując trochę bardziej na Wschód, docieramy do innego ważnego miejsca, które znane było jako Truso. Ta nazwa Truso pojawia się w przekazie anglosaskiego podróżnika, który nazywał się Wulfstan i który w IX wieku podróżował z Hedebi, czyli dzisiejszego Szlezwiku w Niemczech, czy na pograniczu niemiecko-duńskim, aż na obszary bałtyjskie, prawdopodobnie ku dzisiejszej Estonii. I w tym przekazie wspomina, Miejsce określane mianem Truso. Prawdopodobnie, czy nawet już w tej chwili na pewno, była to dość dużych rozmiarów osada handlowa. Jej śladów poszukiwano przez bardzo wiele lat, od przynajmniej XVIII-XIX wieku, ale ostatecznie znaleziono ją dopiero w latach 80. Tego odkrycia dokonał dr Marek Jagodziński i od tego czasu Truso jest bardzo intensywnie badane. Znajduje się w obrębie dzisiejszego Janowa Pomorskiego, niedaleko Elbląga. I jak pokazują badania archeologiczne, w odróżnieniu od Wolina tych zabytków o skandynawskim charakterze jest tam naprawdę bardzo dużo. I są to nie tylko zabytki w formie samych przedmiotów, ale także pozostałości budowli, domów, które skonstruowane zostały w sposób Zasadniczo obcy e, Słowianom i, i, i światu słowiańskiemu, mianowicie długich domów. Słowianie takich konstrukcji przynajmniej konwencjonalnie nie wznosili. Na tym slajdzie możecie Państwo zobaczyć tylko niewielki wybór takich bardziej spektakularnych znalezisk z Truso. E, proszę zwrócić uwagę na chociażby te niewielkie figurki. One najprawdopodobniej miały znaczenie e, magiczne, religijne. Możemy dzisiaj spekulować, czy są to wyobrażenia tzw. walkiri, kobiet, które zbierały zmarłych z pola walki i przenosiły ich do tzw. walhali, czy może są to wyobrażenia jakichś innych naturalnych istot. Niemniej jednak pewne jest to, że są to wyroby ewidentnie skandynawskie, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Miniaturowe, miniaturowa broń, miniaturowa tarcza, niewielki młot tora, zresztą tych młotów tora w truso. Było kilkanaście egzemplarzy, i one są też ciekawym oknem, które pozwala nam zobaczyć, jak wyglądały wierzenia ludzi północy poza północą, w innych nieskandynawskich kontekstach. Niezwykle ciekawe, ciekawe stanowisko. Powiedziałem o osadach, ale warto powiedzieć też o poszukiwaniu samych ludzi, i konkretnie poszukiwaniu Wikingów. Archeolog żeby dotrzeć jak najbliżej człowieka często musi sięgać do takiego można powiedzieć mrocznego materiału trudnego mianowicie do materiału pochodzącego z cmentarzy z grobów bo tam konkretnie znajdujemy ludzi ich szczątki ich kości na podstawie których możemy coś powiedzieć o ich wyglądzie ich diecie ich życiu i przedmioty które im towarzyszyły w tą drogę w zaświaty Takich grobów wikingów dosłownie poszukiwano i poszukuje się do dzisiaj. Ze szczególną intensywnością interpretacje grobów jako grobów wikingów pojawiały się w początkach XX wieku i aż po wybuch II wojny światowej. Nie mogę oczywiście w tym wykładzie szczegółowo wszystkich omawiać, ale pokażę Państwu kilka z nich. Które określane były dawniej przez badaczy jako groby dosłownie Wikingów z północy. Myślę, że jednym z kluczowych i też najwcześniejszych jest tenże grób, odkryty w miejscowości Ciepłe na pomorzu, stosunkowo niedaleko Gdańska, na południe od Gdańska. Było to odkrycie przypadkowe dokonane przez robotników budujących kolej wąskotorową. W trakcie badań natrafili na groby, na kości i natrafili na grób, który. Cechował się wyjątkowym, ekskluzywnym wyposażeniem. Był tutaj pięknie dekorowany miecz z inkrustowanym jelcem i głowicą, srebrem oraz miedzią. Były tutaj strzemiona z takimi misternymi też ornamentami. Była pobocznica, czyli fragment wędzidła wkładanego do, do końskiej paszczy, która zakończona była taką wężową głową. I inne elementy związane z jeździectwem. Gdy ten grób odkryto, ponieważ nie było do niego żadnych analogii, z automatu uznano go za grób Wikinga i ta interpretacja dostosunkowo niedawna była aktualna w polskiej nauce. Dziś można mieć bardzo wiele wątpliwości co do tego, czy ten sprzęt jest istotnie w stylu skandynawskim. Ja tak nie uważam. Myślę, że skandynawski nie jest, ale badacze z początków XX wieku. Wró wrócę do tego w trakcie dyskusji, jeśli pan pozwoli. Nie, nie, nie chcę w tej chwili za bardzo wnikać w ten, w ten detal. Musiałbym troszeczkę roz rozwodnić to, to o, czym, o czym będę dalej mówił. Tutaj z kolei widzicie państwo inne inwentarze. Z, w tym miejscu złubowa w Wielkopolsce, też bogate wyposażenie, inkrustowany grot włóczni, który również początkowo uznawany był za. Wyrób e, rzemiosła skandynawskiego. Podobnie, można mieć co do tego pewne wątpliwości. I wreszcie te znaleziska z cmentarzyska w Luboniu w Wielkopolsce. To jest w tej chwili właściwie dzielnica Poznania. Ten topór, tak kształtny czy o długiej brodzie, e, był interpretowany początkowo jako skandynawski, i na tej bazie sądzono, że pochowano tam najemnika służącego w e, drużynie. Pierwszych piastów, dziś wiemy doskonale, że tego, to, tego typu topory te kształtne, szczególnie z, takim, z taką ornamentyką nie mają ze skandynawskimi stylami nic wspólnego i że są diagnostycznie zachodniosłowiańskie. Wiele takich analogii znajdujemy w Wielkopolsce, znajdujemy je także na połabiu, a również te motywy zdobnicze są dość ściśle związane ze światem wyobrażeń e, słowiańskich. Jednym z ciekawszych. Odkryć i długo debatowanych, nad którym chciałbym się na chwilę zatrzymać, jest tak zwane Cmentarzysko w Lutomiersku. To jest stanowisko niedaleko Łodzi, które zostało odkryte w dość ponurych okolicznościach w roku 1940. Odkryte zostało przez przymusowych żydowskich robotników, którzy zostali zaciągnięci do Lutomierska z łódzkiego getta i zmuszeni do dewastacji. Istniejącego żydowskiego cmentarza po to, żeby wykorzystać kamienie nagrobne do budowy drogi. W trakcie demolowania tego cmentarza robotnicy zupełnie nie spodziewając się tego, dokonują odkrycia wczesno miecza. Miecz jest zdobiony i natychmiast wzbudza zainteresowanie nazistowskich żołnierzy, którzy koordynują te te rozkopywania, co prowadzi do tego, że wkrótce na miejsce sprowadzona jest ekipa niemieckich archeologów, którzy przeprowadzają badania archeologiczne z nadzieją znalezienia śladów wikingów, bo oczywiście z automatu uznają, że tenże znaleziony miecz jest mieczem wikińskim. Bardzo chcą tych Wikingów znaleźć, no bo to jest prawie środek Polski. I znalezienie cmentarzyska Wikingów w tym miejscu no jest kolejnym argumentem nad germańską dominacją e, na tym terenie. Dla nich, niestety, e, niczego więcej, co wyglądałoby chociaż trochę północnie, im się nie udaje odnaleźć. Wszystkie przedmioty, które odkrywają, są diagnostycznie słowiańskie, w związku z czym rozczarowani porzucają te wykopaliska. Zabierają wszystko to, co znaleźli do poznania, i już więcej na to miejsce nie wracają. Na to miejsce wrócono jednak ze strony polskiej po wojnie w 1949 roku. Dokonał tego profesor Konrad Jażdżewski z Uniwersytetu Łódzkiego, chcąc sprawdzić i potwierdzić, bądź odrzucić te tezy stawiane przez nazistów, czy aby rzeczywiście są tam pochowani Wikingowie, czy może jednak jest to cmentarzysko-słowiańskie. Jest w tym dość sprytny, bo tak koordynuje swoje badania wykopaliskowe, żeby koincydowały one z wizytą bardzo słynnego szwedzkiego archeologa, który nazywał się Holger Arbman. Dla specjalistów to nazwisko jest bardzo znane, bo był to człowiek, który opracował materiały wykopaliskowe z cmentarzysk w Birce, jednych z najważniejszych cmentarzysk skandynawskich. Z epoki Wikingów. Więc Arban przybywa do Dutomierska, żeby zapoznać się z wstępnymi wynikami badań Jażdżewskiego. Wiemy o tej wizycie z szeregu źródeł, m.in. z pamiętników jednego z uczestników tych, tych, tych wykopalisk. I Arban jednoznacznie potwierdza, że nie ma tu jego zdaniem żadnych śladów skandynawskich, germańskich, wikińskich, ale że być może. Są tam jakieś ślady wyrobów e, czy wpływów ruskich, wschodnich. E, nie wiemy, co widział, tak jak mówię, ale możemy spekulować, że zapoznał się z treścią dwóch, czy z, z zawartością dwóch grobów, które wtedy w 1949 roku zostały znalezione. To były groby 10 i 5, znajdujące się, jak Państwo widzicie, wzdłuż takiej przecinającej na wskroś to cmentarzysko. Alejki, być może to była jakaś droga, na której odbywały się procesje. W każdym razie jest to dość charakterystyczny układ. Te groby 5 i 10 cechowały się bardzo podobnym wyposażeniem bo miały militaria, miały również wyposażenie elementy jeździeckie, ale różniły się obrządkiem pogrzebowym. Grup numer 5 to był grup tak zwany ciałopalny czyli zmarła osoba została spalona i jej szczątki złożone w jamie, natomiast grup numer 10 był to grup szkieletowy, czyli zmarły, pochowany w całości. Ale proszę zwrócić uwagę, że są tutaj pewne paralele, jeśli chodzi o, o wyposażenie, szczególnie w zakresie wykorzystania w nich militariów, czyli między innymi włóczni, a także właśnie elementów rzędu. Na tym slajdzie widzicie Państwo, jak grup numer 10, czyli ten szkieletowy. Mógł potencjalnie wyglądać w momencie pochówku, układ tych przedmiotów odpowiada temu, gdzie one zostały zdeponowane w grobie i jak zostały dokumentowane przez archeologów, i przedmioty, które z tego grobu pochodzą. Dla zarówno Arbmana, jak i Jażdżewskiego w 1949 roku te wyroby wydawały się absolutnie egzotyczne, obce, dziwne, inne, nie przypominały absolutnie niczego, co znane było wówczas i z archeologii. Słowiańskiej, z Polski i z innych obszarów, i z archeologii skandynawskiej. Arban poszukiwał e, jakiejś analogii i prawdopodobnie, jeśli do tego nawiązywał, to, to twierdził, że one są ruskie. Natomiast Jażdżewski też idąc tym tropem, celował w stronę Rusi, a nawet sięgał aż za Ural, sugerując, że może gdzieś z tamtych obszarów one mogą pochodzić. Wśród najbardziej intrygujących przedmiotów były tego rodzaju znaleziska, komplet tego rodzaju znalezisk. One były i w grobie numer 5, i w grobie numer 10. Były zdekompletowane, więc nie bardzo było wiadomo, do czego te przedmioty mogły służyć. I Jarzewski i jego kontynuatorzy początkowo interpretowali je jako okucia łęku siodeł. I sądzono właśnie, że gdzieś tam analogie do nich są albo ruskie, albo wręcz uralskie. Ta zagadka. Była otwarta przez bardzo wiele, wiele lat. Podobnie jak kwestia pochodzenia tychże rozdzielaczy z motywami zoomorficznymi, zwierzęcymi, aż doprowadziła do niemalże uznania, że w Lutomiersku pochowano obcych wojowników. Przez lata ta interpretacja się zmieniała: kto faktycznie tam był pochowany? Od skandynawskich Wikingów, przez Rusów, Waregów, wreszcie pieczyngów właściwie wszystko się niemalże tutaj przewijało, tylko nie lokalni, słowianie zachodni. Jakoś nie chciano do, doprowadzić do, czy, czy domyślić się, czy, czy wyobrazić sobie, że mogli być tam pochowani ludzie pochodzenia lokalnego, albo przynajmniej, że te przedmioty są w istocie lokalne. Rozwiązanie zagadki, przynajmniej częściowe, pojawiło się 60 lat później. W trakcie badań, na tymże cmentarzysku w Ciepłem, o którym wcześniej opowiadałem, które przez e, praktycznie 100 lat e, zostało zapomniane. Po tych pierwszych przypadkowych odkryciach tego miecza i elementów rzędu pamięć o tym, gdzie to cmentarzysko się faktycznie znajdowało, była zapomniana i przypadkowo e, odkryła je ponownie w trakcie swoich badań e, pani Zdzisława Ratajczyk z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i okazało się, że to cmentarzysko jest bardziej rozległe Dość dobrze zachowane, i że wśród pochowanych tam zmarłych są osoby pochowane z bronią i ekwipunkiem jeździeckim. Jeden z tych grobów to grób 42, którego rekonstrukcję możecie Państwo zobaczyć tutaj. I co się okazało, to to, że ten zmarły na stopach miał ostrogi. I to nie byle jakie ostrogi. Właśnie tego rodzaju, kompletne ze wszystkimi elementami tak zwanego garnituru. Te egzemplarze, które były w lutomiersku, nie mogły być interpretowane wówczas jako ostrogi, bo brakowało im tak zwanych bodźców, czyli tego elementu, który no, powoduje koniem w trakcie jazdy. Tutaj one były znalezione kompletnie na stopach, nie było więc żadnych wątpliwości co do tego, że są to w istocie ostrogi. Wraz z bardzo zdolnymi, współczesnymi artystami, Tomaszem Czyszczoniem i Kornelią Ryłko, też przy udziale Bartosza Ligockiego, wykonaliśmy właściwie dwie różne repliki tych ostróg, przywrócając im funkcjonalność i ich pierwotne piękno. Natomiast we współpracy z doktorem Kamilem Kajkowskim i panią Zdzisławą Ratajczyk staraliśmy się zrekonstruować i zdekonstruować znaczenia, które w tym skomplikowanym programie ikonograficznym mogły się kryć. To jest na inny wykład historia. Tutaj chciałbym tylko powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że po pierwsze te ornamenty są słowiańskie, zachodnio-słowiańskie, żeby być bardziej precyzyjnym. Coraz więcej tego rodzaju motywów zaczynamy odkrywać w materiale archeologicznym głównie z ziem polskich i przede wszystkim wielkopolski. Natomiast motywy, które tutaj się kryją, wydają się nawiązywać do wątków. Łączonych z mitologią słowiańską, a szczególnie z mitem o stworzeniu świata, z opowieściami dotyczącymi zaświatów, roli węży, koni czy bydła. Tak jak mówię, to jest opowieść na osobny wykład, może wrócimy częściowo w trakcie naszej rozmowy. Niemniej jednak nic nie wskazuje na to, żeby i ci zmarli Złotomierska, i ten człowiek pochowany w ciepłem, byli, mogli być bezdyskusyjnie uznani za ludzi skandynawskiego pochodzenia. Wikińskich wojowników swego czasu polscy archeolodzy szukali także w tak zwanych grobach komorowych. Ta nazwa grób komorowy nie jest przypadkowa, bo jest to w istocie podziemna komora, drewniana konstrukcja najczęściej, przypominająca coś w rodzaju podziemnego pokoju czy nawet domu. Niektóre były na tyle obszerne, że można było do nich wchodzić, otwierać je i dokonywać różnych interakcji ze zmarłymi. To było pożądane w świecie wyobrażeń i ludzi północy, i prawdopodobnie Słowian, żeby co jakiś czas tych zmarłych odwiedzać, być może rozmawiać z nimi, być może pewne rzeczy dodawać do tych grobów, bądź też zabierać. Takich grobów komorowych swego czasu zaczęło się pojawiać w Polsce coraz więcej, szczególnie we wczesnych latach dwutysięcznych. I one dla ówczesnych archeologów wydawały się bardzo dziwne. Obce, wręcz niecharakterystyczne dla tradycji słowiańskich. I początkowo niemalże z automatu wszystkie te groby uznawano za właśnie groby Skandynawów. Pojawiały się interpretacje, że są to groby skandynawskich wojowników, bądź też kupców, bo niektórzy byli pochowani z wagami. Natomiast późniejsze badania, badania DNA, badania izotopowe, yy, bliższe. Dyskusje na temat samego wyposażenia tych grobów, nie potwierdziły tych hipotez, wręcz wskazały, że większość tych ludzi jest pochodzenia lokalnego, natomiast wyposażenie, które im towarzyszy, ozdoby, broń, również w większości możemy łączyć z tymi lokalnymi tradycjami. Gdzież więc są ci Poszukiwani przez nas tak bardzo faktyczni skandynawowie, i gdzie nie ma prawie że cienia wątpliwości, że, że istotnie to są oni. Jednym z takich miejsc na pewno jest świelubie. Cmentarzysko odkryte jeszcze w XIX wieku, ale lepiej przekopane szerzej w latach 60., przez profesora Władysława Łosińskiego. Możecie Państwo tutaj z lewej strony zobaczyć, jak ono wygląda z góry. Wydzielone są tutaj dwie grupy kopców, bo to są w większości groby przykryte ziemnymi nasypami, i w większości groby ciałopalne, czyli ze spalonymi szczątkami. Natomiast po prawej stronie jest wybór przedmiotów, które w tych grobach znaleziono. I też nie niecałe cmentarzysko zostało przekopane, jest jeszcze tam wiele do odkrycia. Te. Wyroby, które Państwo widzicie, tak zwane owalne brosze czy brosze żółwiowate, są bardzo charakterystyczne dla świata północy. Na tyle charakterystyczne, że moglibyśmy powiedzieć, że to jest coś w rodzaju kostiumu czy stroju narodowego. Raczej nie zdarzało się, żeby osoba innego pochodzenia czy należąca do innej grupy kulturowej, etnicznej, takimi zapinkami manifestowała swoją tożsamość. To było charakterystyczne dla dla tych ludzi północy. Podobnie zresztą jak te trójlistne zapinki, czy ten element, który jest jednym z nielicznych militariów, można powiedzieć, znalezionych w Świelubiu, jest to okucie imacza tarczy. Na tym cmentarzysku także znaleziono umbok do tarczy, które również raczej można w tym przypadku łączyć ze światem północy. I tutaj szereg innych znalezisk. Niestety są to w większości rysunki, nie fotografie, bo też... Niefortunnym zdarzeniem losu profesor Łosiński zmarł e, szereg lat temu i nie zdążył całego tego cmentarzyska w pełni e, opracować i opublikować. Są tylko jego publikacje z lat e, 60. i 70. -tych i wyglądają one tak, jak Państwo widzicie na slajdzie. Niemniej jednak większość tych wyrobów tutaj nie pozostawia wątpliwości, że mamy do czynienia z pochówkami Skandynawów, którzy pewnie w świelubiu tworzyli. Jakąś niewielką diasporyczną społeczność. Co ciekawe, pewnie społeczność, która wchodziła w różne interakcje ze Słowianami, być może nawet małżeńskie. Bo ciekawym aspektem tych grobów jest to, że w niektórych z nich jest obok wyrobów skandynawskich ceramika słowiańska, czyli pewna fuzja wyrobów charakterystycznych dla dwóch różnych światów. Gdybyśmy jednak mieli szukać Wikingów per se. Czyli tych właśnie wojowników z północy na ziemiach polskich. Gdzie ich znaleźć? No, jak widzieliście Państwo, nie bardzo widzimy ich w grobach, nie bardzo widzimy ich w archeologii, ale może jest coś jeszcze. Gdybym ja miał typować jakieś, jakieś ślady namacalne tychże ludzi, szukałbym ich po tego rodzaju znaleziskach. Są to tak zwane trzewiki pochew-mieczy, czyli dolne. Ozdoba na skórzanej, skórzano-drewnianej pochwie miecza, końcówka sama, często bogato dekorowana. Tego rodzaju wyrobów nie stosowano za bardzo na słowiańszczyźnie czy przez Słowian, ale były one charakterystyczne dla świata północy, szczególnie z obszarów Szwecji. I dzisiaj znajdujemy je, szczególnie przypadkowo także w trakcie. Badań współczesnych detektorystów na dość rozległych terytoriach Polski, i umieszczając te punkty na mapie, możemy spekulować, że te przedmioty podróżowały wraz ze swoimi skandynawskimi właścicielami, którzy nosili broń, więc można również spekulować, że byli to wojownicy. Na podstawie dystrybucji tych przedmiotów, rozrzutu tych punktów, możemy próbować rekonstruować drogi i miejsca którymi wędrowali. Są też inne przedmioty mówiące o elitarnych kontaktach na najwyższym poziomie drabiny społecznej. Jednym z takich przedmiotów może być ten słynny relikwiarz świętej Korduli, który swego czasu przechowywany był w katedrze w kamieniu pomorskim, a potem niestety zaginął w nieznanych okolicznościach. Dzisiaj są tylko repliki. Ta forma dekoracji jest absolutnie luksusowa. Czy był to jakiś dar, jakieś świadectwo wymiany, coś co zostało przekazane w trakcie jakichś sojuszy politycznych? Możemy spekulować, nie jest to całkiem wykluczone. I wreszcie, mówiąc o tych interakcjach na najwyższym poziomie pomiędzy być może władztwem czy elitą słowiańską a skandynawską, warto tutaj zwrócić uwagę na tego rodzaju niepozorne może znaleziska. W formie srebrnych, równoramiennych krzyży. Trzy takie przedmioty znalezione zostały w Wielkopolsce, natomiast bliskie analogie znajdują się m.in. w dzisiejszych Niemczech i Danii. Są to wyroby bardzo wysokiej klasy i na podstawie kontekstów ich wy występowania, faktu, że czasem wykonywane są ze złota, bywają one łączone z władztwem i warsztatami. Takiego duńskiego ekwiwalentu mieszka pierwszego, czyli Haralda sinozębego. Jak Państwo znacie technologię Bluetooth, to od właśnie tego Haralda sinozębego ta nazwa Bluetooth się wywodzi. Nie oznacza to koniecznie, że Harald był na ziemiach polskich. Są być może pewne przesłanki, że istotnie był. Natomiast są to świadectwa interakcji, wymiany, koneksji na najwyższym poziomie. Niektórzy badacze sądzą, że takie krzyże były przekazywane przez Skandynawów ich sojusznikom, więc może z takim scenariuszem tutaj należałoby się liczyć. Przechodzę już do konkluzji, więc jak wyglądała obecność Skandynawów i wikingów z północy w Polsce? Jak państwo widzieli, w roli tymczasowych bądź stałych osadników, którzy tworzyli diasporyczne społeczności kultywujące swoje obyczaje, yy, przy, przyniesione z północy, zapewne jako kupcy wymieniający swoje dobra, zapewne jako artyści, zapewne jako dyplomaci, być może sami władcy się tutaj pojawiali, chociaż nigdy do tego pewności nie będziemy mieć, inni przedstawiciele, przedstawiciele elit, rzemieślnicy i prawdopodobnie także wojownicy, z, jak można sądzić, różnym nastawieniem wobec lokalnej słowiańskiej populacji. Pozytywnym, negatywnym, neutralnym. Nigdy tego do końca nie będziemy wiedzieć, ale są przesłanki świadczące o tym, że istotnie tutaj byli. Więc kończąc, jak Państwo widzieli, te studia nad epoką wikingów mają dość długą i pasjonującą historię. W tym wykładzie oczywiście nie mogłem zagłębić się we wszystkie szczegóły, może do pewnych wątków wrócimy w trakcie rozmowy. Te badania archeologiczne też mają długą historię, sięgającą przynajmniej XIX wieku. Jak Państwo też widzieli, interpretacje tego materiału się zmieniały. Czasami były też motywowane sytuacją społeczno-polityczną, pewnymi antypatiami lub na odwrót sympatiami wobec świata z jednej strony skandynawskiego bądź słowiańskiego. Wiele z tych dawnych prowadzących na manowce dróg zostało już. Już przemierzonych i, i, i wiele rzeczy udało się w taki czy inny sposób zreinterpretować, ale też wiele dróg pozostaje wciąż otwartych, więc jest wciąż wiele e, możliwości do poszukiwań, do, 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 do hipotez. Polscy badacze zajmujący się światem wikingów mają teraz e, i szersze horyzonty, i możliwości e, interakcji e, na arenie naukowej z badaczami z północy, czego wcześniej nie było, więc Możemy też o wiele lepiej pewne swoje hipotezy weryfikować. Na tym zakończę. Mam nadzieję, że udało mi się trochę wiedzy Państwu na ten temat przekazać, poruszyć i może wzburzyć co niektórych. Także dziękuję uprzejmie za uwagę.